Siostry bracia, liturgia chrześcijańskiego pogrzebu jest przepełniona duchem chrześcijańskiej nadziei, która ma swoje źródło w paschalnym zwycięstwie Chrystusa i dlatego jest czasem dziękczynienia składanym Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego celebrując liturgię pogrzebową stajemy jako ludzie wiary przy ołtarzu Chrystusa, bo nie mamy lepszego miejsca. Bo to na tym ołtarzu składamy jako Kościół ofiarę Jezusa, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co ciągle czyni w dziejach historii świata i dziejach ludzkości. A dziś do tego dziękczynienia dołączamy też nasze ludzkie podziękowanie za dar życia i posługi kapłańskiej świętej pamięci księdza Marka Kulika. Najpierw dziękujemy Bogu za jego dar życia ziemskiego, będącego owocem miłości małżeńskiej jego rodziców, Józefa i Marii, chociaż po ludzku sądząc, przeżył na tym świecie zbyt krótko, bo tylko 53 lata. Dziękujemy za dar życia nadprzyrodzonego, które rozpoczęło się w momencie chrztu na Opolszczyźnie, w parafii w Brawnowicach, który dzięki czemu mógł wzrastać w łasce Bożej, żyjąc we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. Ale dziękujemy dziś za ten szczególny dar, jakim jest powołanie do kapłaństwa, którym przeżył ponad 26 lat, najpierw służąc jako diakon diecezji katowickiej, a potem inkardynowany do nowej diecezji bielsko-żywieckiej. Jak każdy człowiek mamy tego świadomość, popełniał także grzechy. Dlatego prosimy Boga miłosiernego, aby odpuścił mu to wszystko, co świętej pamięci ksiądz Marek uczynił z ludzkiej słabości. I prosimy Boga dla niego o dar nieba, aby mógł z Jezusem i z Kościołem chwalebnym, niebieskim Jeruzalem, zasiąść do wieczystej uczty. I w tym duchu zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy ją godnie mogli sprawować, najpierw Boga przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i wszelkie zaniedbania.